Siemaneczko, ósmy odcinek z kariery Ajaxem Amsterdam. Jeden z Was zaproponował mi, żebym pokazał, jak rozwinęli się dani zawodnicy pod wpływem tego sezonu. Jak widzicie, Ricardo van Rijn skoczył o jeden overall do góry, Joel Veltman bez zmian, Moi Sander także o jeden overall do góry, Boylsen bez zmian, Davy Klasen aż o 3 overalla, nawet nie wiedziałem, że ma 22 lata, Lasse Schyne o jeden overall do góry, Ricardo Kiszna o 1, Adnan Januzaj o 1, ale pamiętajmy o tym, że on jest bardzo krótko. Arek Milik aż o 4 overalla, to jest póki co rekord. I także Rihairo Żywkowicz o 4 overalla, Victor Fischer o 1, Lukas Andersen o 3. I tutaj raczej z tych zawodników nikt za często nie pojawiał się na boisku. Gramy tym razem z Herakles. I to jest bardzo słaby przeciwnik, więc to jest czas, żeby dać pograć kilku zawodnikom z ławki rezerwowej, żeby sobie pograli. Andersen, Januzaj na ławkę rezerwowych, Denswil może, Denswil za Weltmana, bo póki co Weltman grał chyba w każdym meczu, oprócz tego, że doznał kontuzji na chyba 3 albo 4 mecze. I skład niestety ofensywny, znaczy, że napastników żadnych nie mamy i musimy grać takim składem, jak jest w tym momencie. Dobra. Tutaj już rzut wolny dla mojego przeciwnika strzela to i na szczęście ustawiłem mojego obrońcę, który wybił piłkę prawie że z linii bramkowej i piłka spada pod nogi Milika. Milik ładny tutaj balansem ciała zwiódł jednego z obrońców. Milik wychodzi sam na sam, Milik strzela i mamy 1 do 0 dla mnie w 21 minucie. Polak, który naprawdę bardzo dobrze się rozwinął pod moją opieką, gra póki co bardzo dobrze i Zivkovic to jest duet tych dwóch napastników, którzy zapewniają masę goli i Polak póki co sprawuje się tak dobrze w klubie, jak i w reprezentacji naprawdę i wychodzimy na prowadzenie. Jak widzicie, przechodzimy do kolejnej sytuacji. Fischer dostaje piłkę, podanie do Zivkovicza. Zivkovic biega pole karne i był faulowany. Odskoczył aż, nie wiem jak to możliwe, że aż tak bardzo odleciał po tym faulu. Zivkovic z rzutu karnego. Zivkovic, czy będzie bramka? I tak jest. Bramkarz wyczuł, lecz rzucił się troszkę niżej niż poleciała piłka. I Zivkovic strzela bramkę na 2 do 0 w 59 minucie, czyli już w drugiej połowie. W pierwszej połowie nie było za ciekawych sytuacji więcej, więc Andersen podaje do Milika. Milik ładnie z voleja z 25 metrów piłka odbija się od słupka i byłaby to bardzo piękna bramka. Kto wie, może nawet bramka sezonu, gdyby wpadła. Milik podanie do Kiszny. Kiszna, który przed chwilą zameldował się na boisku, ma sam na sam. Kiszna strzela pod bramkarza i mamy 3 do 0 w 82 minucie. Ricardo Kiszna ładnie się tutaj zaprezentował po wejściu z ławki rezerwowych. Przechodzimy do kolejnego meczyku i jest to mecz z Twente. I postanowiłem zmienić poziom na legendarny, bo do tej pory grałem na World Class, bo mówiliście, że praktycznie każdy mecz wygrywam, więc stwierdziłem, że zrobię tak, jak uważacie, bo to przecież dla Was robię tę serię i to jest już mecz grany na poziomie legendarnym. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie. Milik ładnie przystał piłkę, Milik podaje do Januzaja. Januzaj 21 minuta, Januzaj strzela między nogami bramkarza i mamy 1 do 0 w 21 minucie, po raz drugi. Już praktycznie 21 minuta, bardzo, bardzo dobry czas na strzelanie bramek. Już w kolejnym meczu strzelałem w tej minucie bramkę. Mokhtar strzela i Boer póki co rezerwowy, znaczy podstawowy bramkarz, ale od początku sezonu będzie rezerwowy. Boer tutaj nie wiem dlaczego nie łapał, może dlatego, że jest zbyt słaby. I kolejna sytuacja w 90 minucie już. Póki co to widzieliście, tylko dwa strzały mojego przeciwnika, jeden strzał mój. Ten mecz był bardzo nudny i to nie są sytuacje, które, że ja większość wywaliłem. Ten mecz naprawdę tak wyglądał. Był bardzo nudny, legendarny. Większość czasu spędziliśmy walcząc w środku pola i ja dałem jeden strzał celny, mój przeciwnik dał dwa strzały celne, dwa strzały, jeden celny. I to by było na tyle w tym odcinku. Był to bardzo krótki odcinek i mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo mimo tego, że był legendarny poziom, wygrałem pojedynek, strzelając zaledwie jeden raz bramkę. Skuteczność przeważyła. Dobra, jeśli się spodobało, kliknijcie łapkę, trzymajcie się i na razie.